Cześć. Dzisiaj na Waszą prośbę opowiem Wam o tym, jak napisać recenzję. Recenzja to jest jeden z tematów, który może się pojawić w części pisanie na certyfikacie na poziomie B1, ale też recenzja to jest coś, co może się pojawić w części mówienie jako monolog. I co to jest recenzja? Recenzja to nic innego jak opis i opinia na temat książki, którą ostatnio przeczytaliście, na temat filmu lub serialu, który niedawno oglądaliście, albo to może być też ulubiona Wasza książka, ulubiony Wasz film, ulubiony serial. Więc żeby napisać recenzję, musicie mieć w głowie jakąś książkę, jakiś film, jakiś serial, który obejrzeliście, czy książkę, którą przeczytaliście niedawno. I tak jak z każdym tekstem, który piszecie, nie tylko na egzaminie, ale w ogóle. Każdy tekst, który piszecie, ma pewną formę, ma pewne reguły, których musicie przestrzegać i ma kompozycję. Więc pisząc recenzję, pierwsza rzecz, o której musicie pamiętać, pierwsza rzecz, którą musicie mieć przed oczami, to kompozycja. I większość tekstów, w tym też recenzja, składa się z trzech części. Pierwsza część to wstęp. Druga część, ta najważniejsza i najbardziej rozbudowana, to rozwinięcie. A trzecia część to zakończenie. I w pewnym sensie wstęp i zakończenie to jest taka klamra zamykająca nam cały tekst, zamykająca całą recenzję. Co powinno się znaleźć we wstępie? Ja wynotowałam tutaj takie rzeczy. Przede wszystkim musicie podać tytuł książki, filmu lub serialu. Powinniście podać reżysera czy też autora. Warto też wspomnieć, jakiej produkcji jest serial czy film, albo z jakiego kraju jest reżyser, albo w jakim języku ten film został wypuszczony, czy w jakim języku czytaliście tę książkę. I bardzo ważna rzecz, podajcie gatunek. Napiszcie, czy to jest komedia, czy to jest film sensacyjny, a może to jest serial komediowy, a może obyczajowy. Więc we wstępie musicie podać te konkretne informacje, tak żeby osoba, która będzie czytać tę recenzję, mogła ten film łatwo potem na przykład znaleźć. Więc to są te najważniejsze informacje, które powinniście zawrzeć w swoim wstępie. I ten wstęp nie powinien być długi, to mogą być 2, 3, maksymalnie według mnie 4 zdania. No dobrze, kiedy już podaliście, jeśli już podaliście tytuł, reżysera albo autora, gatunek, kraj produkcji, to przechodzimy do rozwinięcia. W rozwinięciu musicie pamiętać o tym, że Waszym zadaniem nie jest opisanie dokładnie minuta po minucie tego, co dzieje się w filmie lub w serialu, bo jeżeli ja będę chciała wiedzieć dokładnie, co się wydarzyło w tym filmie lub w serialu, to go obejrzę. Wy powinniście bardzo krótko, w kilku zdaniach streścić najważniejszą treść tego filmu. A więc powinniście napisać, jaka jest fabuła czy akcja tego filmu czy serialu. Fabuła, czyli to wszystko, co się dzieje, te wydarzenia, które dzieją się w filmie, i tak samo akcja, czyli to, co się dzieje. Co tu dalej? Właśnie. Napiszcie, kto jest głównym bohaterem. Możecie na przykład powiedzieć, że akcja filmu rozgrywa się w latach 90. ubiegłego wieku, a głównym bohaterem jest młody mężczyzna, który zakochał się w swojej sąsiadce. Tutaj możecie właśnie jeszcze powiedzieć, kiedy, gdzie, co się wydarzyło, czy co się dzieje w tym filmie. I ważna wskazówka, gdy opisujecie fabułę, gdy opisujecie to, co dzieje się w danej książce czy w danym filmie, używajcie czasu teraźniejszego. Taka jest konwencja w recenzji, a więc nie piszcie, ten mężczyzna poszedł, zrobił, napisał, przeprowadził się, tylko poznajemy go, gdy siedzi przy biurku i pije kawę. Następnie widzimy, jak próbuje zaprosić swoją sąsiadkę na randkę. Dalej ten mężczyzna wyjeżdża i dzieje się jakaś tragedia. A więc używajcie czasu teraźniejszego, bo to tak jakbyście ten właśnie moment po momencie obserwowali, co dzieje się w filmie czy w serialu. I tutaj już powoli możecie zacząć pokazywać, prezentować swoją opinię. Czyli jeżeli piszecie o fabule albo o akcji, to powiedzcie, czy to jest ciekawe, czy to jest nudne, czy są jakieś zwroty akcji. Może ta fabuła jest typowa, może jest nietypowa, więc powoli możecie już używać przymiotników pokazujących Waszą opinię.
Jeżeli jest jakaś muzyka w tym serialu czy filmie, czy Wam się podoba, czy nie? Co najbardziej Wam się podoba w tym filmie? Bohater, język, nietypowa akcja. Więc powoli, powoli możecie pisać, co najbardziej Wam się tutaj podoba. I przechodzimy do zakończenia, w którym ta opinia powinna już zostać podsumowana. Czyli napiszcie po prostu, czy ten serial, film Wam się podoba, czy nie podoba. Komu polecacie ten serial albo film? Na przykład polecam ten film każdemu, zarówno dorosłemu, jak i dziecku. Albo ten film spodoba się osobom, które lubią komedie romantyczne. I tego typu właśnie opinia podsumowująca to, co myślicie na temat tego filmu, na temat tej książki, czy na temat serialu. Więc w ten sposób wygląda taka typowa, standardowa recenzja. Według mnie, bo to jest tylko przykład, recenzja może też mieć inne formy, ta opinia może być w innym miejscu, więc to nie jest jeden taki wzór i nie można pisać inaczej. Ale moja rada jest taka, pamiętajcie właśnie o tej kompozycji, czyli musi być wstęp, musi być rozwinięcie, musi być zakończenie. I w recenzji nie chodzi o to, żeby dokładnie minuta po minucie opisywać treść, ale żeby krótko opisać treść, a potem przedstawić Waszą opinię. Tak, żeby albo zachęcić, na przykład mnie, do obejrzenia czy do przeczytania, albo zniechęcić, bo nie warto tracić na przykład na ten film czy na tę książkę, nie warto tracić czasu. No dobrze, jeśli macie pytania, dajcie znać w komentarzu, postaram się odpowiedzieć. I postaram się też jak najszybciej nakręcić filmiki na temat innych dłuższych tekstów, które musicie napisać na poziomie B1 na certyfikacie. To na dzisiaj wszystko. Do zobaczenia. Cześć!